Mądrza Galaka! Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czułka. Byliśmy na przesterze, czy chcemy uchronić uszy widzów i się oczywiście, że nie, szkoda czasu na montaż. Noelo! Moi drodzy, przypominam, że do końca tego roku chcemy wbić 100 tysięcy followersów na Instagramie, więc jeżeli jeszcze nie followujecie mojego Instagrama, wbijajcie koniecznie już teraz. Ponadto, jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Ponadto, przypominam o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. To co, Tomku, zaczynamy czułko? Ja się obawiam tego, że ostatnio było dużo raperów, a teraz mi dowalisz kogoś z metalu. Bo mi podpowiedziałeś, że ty nic nie podpowiedziałeś. I teraz będzie przypał. Tak. Dobra. Czy mój artysta jest raperem? Nie. Nie. Czemu chciałem powiedzieć tak? Nie jest raperem. Wiem, czemu mogłeś powiedzieć tak. Pomyśl, czemu mogłeś powiedzieć tak. Wiem, czemu mogłem powiedzieć tak, ale nie podpowiadaj. Nie. Dobra. Dobra, nie. Nie. Czy mój artysta jest z Polski? Tak, nie jest raperem. Czy mój artysta gra pop? Nie. Czy mój artysta jest raperem? Nie. Dobra, czy mój artysta jest z Polski? Tak. Okej. Okay. Czy mój artysta gra rocka? Nie. Jest z Polski. Nie jest raperem, ale się wahałeś. Nie. Czy mój artysta jest youtuberem? Nie. Czy mój artysta gra pop? Nie. Dobra, czy mój artysta jest popularny? Tak. Czy mój artysta gra metal? Nie. Wow. Czy mój artysta gra rock lub metal? Nie. Czy mój... A, to jest powtórzenie pytania, ale dobra, trudno. A, dobra, przepraszam. Czy mój artysta gra muzykę klasyczną? Nie. Dobra. Czy mój artysta w trakcie swoich utworów śpiewa? Nie. O nie! O nie! Czy mój artysta jest producentem? Nie, a nie mogę teraz tego samego zadać. A dokładnie zablokowałeś mnie. Tak, to był dobra. Blok. Czy mój artysta tworzy bity dla labelu USB? Nie! Dobra. To wcale nie. Dobra. Czy mój artysta jest z Polski? Nie zgadłem jeszcze jego gatunku. Jazz? Nie. Czy mój artysta tworzy w ogóle podkłady dla polskich raperów? Nie. Okay. Czy mój artysta w ogóle jakkolwiek ma jakiś... Dobra. Czy śpiewa? Tak. Okej, okay, to dużo daje. Czy mój artysta nadal żyje? Nie. Dobra. Dobrze. Czy mój artysta nadal jest aktywny muzycznie? Sprawdź, proszę. No, wychodzi na to, że tak. Okej. Okay. Tak, czy mój artysta gra na pianinie? Tak. Okej. Okay. Czy mój artysta jest mężczyzną? Tak. Dlaczego się zawahaliście? To w sensie... Dobra, okej, okay, dobra, wiem chyba. No, na to pytanie nie można odpowiedzieć bezpośrednio tak lub nie, okay, ale raczej okay, tak. Okej. Okay. O, nie chodzi o płeć. Czy jestem Chopinem? Kurde, tak. To spróbuj, 5 pytań. Dobra. Był jazz, była muzyka klasyczna, był rock metal, był rap, był pop. No czego ci brakuje? Muzyka elektroniczna. Nie. Fuck, no to z jakich to jest gatunek? Mordo. Dobra, podpowiem ci. Disco polo. Dobra, teraz powiem, jaką mam zagwozdkę. A. Boys. B. Zenon Martyniuk. Właśnie dlatego jakbyś gatunek ustrzelił, to byś tak miał potem proste te. Dobra, Boys. Boys, brawo! Wow, dobra! Czyli mamy... Ty masz dwa, ja mam jeden. Czy to jest kobieta? Nie. Czy to jest raper? Nie. Czy to polski artysta? Tak. Czy żyje? Tak. Tak. Czy nie żyje? Żyje. Ale chciałem śmieszną grę słowną zrobić. Czy to artysta popowy? Tak? Tak. No to tak. Dobra. Czy to raper? Tak. Czy to artysta z Polski? Tak. Czy to raport nowej szkoły? Nie. Dobra, czy ma błąd ortograficzny w swojej ksywce? Nie. Okej. Okay. To jest zespół? Nie. Okej. Okay. Czy posługuje się ksywką? Nie. O, to jest ważne. Dobre pytanie. Czy jest youtuberem? Nie. Czy osiągnął jakiś rodzaj sukcesu na arenie międzynarodowej? Być może raczej nie. Czy jest nadal aktywny muzycznie? Tak. A czy jest w jakiś sposób mocno znany? Tak. Krzysztof Krawczyk? Raper, co? Nie, tutaj. A, raper, o Jezu. Okej, czy jest mężczyzną? Nie. Okej. Okay. Leroy? Nie. Marla Radowicz? Tak, co wiedziałeś? Bo Krawczykiem mnie zasugerowałeś. I wiedziałem, że śmieszny. Kurde. I pop polski. Dobra. Ten. Czy nadal zdobywa dużą ilość wyświetleń? Nie. Czy jest z jakiejś grupy raperskiej znanej, czy by zawsze jakoś tak solo leciał? Solo. OSTR? Nie. Przypomnij sobie pewną grę słów, którą chciałem zrobić przy jednym z pytań. To jest duża podpowiedź. To było czy żyje? Powiedziałeś, że gra słów. On żyje generalnie, ale z tym, że być może nie żyje, jest związana jakaś gra słowna. Powiązana z nim. Czy jest z Poznania?
Nie. Czyli jest pewnie z Warszawy, bo już było z Poznania, bo wtedy byli raperzy głównie z Poznania. Jest z Łodzi. Z Masz ostatnie pytanie, to ci dużą podpowiedź dam. No to mówię już o STR, czy nie? O STR nie. Dobra, czy to jest Łona? Nie, Łona jest ze Szczecina. No właśnie, tak myślałem. No. No to koniec, co to był? Zeus. Czemu Zeus żyje lub nie żyje? Bo album wydał największy, jego Zeus nie żyje. Czyli jestem artystą z Polski. Tak. Okej. Okay. Czy jestem raperem? Nie. Czy osiągnąłem kiedyś dużą popularność? Tak. Czy tak. jestem artystą z Polski? Nie. Czy jestem raperem? Tak. Okej. Okay. Czy nadal jestem aktywny muzycznie? Tak. Raper z Polski, duża popularność. Czy należę do jednej z topowych wytwórni? Nie. Okej. Okay. Jestem aktywny, jestem raperem, jestem z Polski. Nie jesteś, nie pytałeś o to. Ja to pytałem. Ale ja pytałem, czy jestem nadal aktywny muzycznie. No co to ma do bycia raperem? A nie pytałem, czy jestem raperem, Nie tak? pytałeś. Czy jestem raperem? Nie. Jestem raperem z Polski, popularnym, ale nie z dużej wytwórni. Dobra, cool. Czy współpracuję z markami? Raczej nie. Raczej nie. Okej. Okay. Dobra. Billie Eilish. Nie, ale to byłby ciekawy strzał. A jestem z kolei popularnym raperem z Polski, nie z dużej wytwórni. Dobra, czy jestem z Krakowa? Jezu, nie wiem skąd on jest. Skąd on jest? A to też dużo mi mówi, jeżeli nie wiesz. Bo to nie jest żaden z jakichś takich topowych graczy wtedy kojarzonych na przykład z Poznaniem czy z Wawką. To prawda. No. Nie, nie jesteś. Dobra. I nie jestem raperem, tak? Dobra. Pop? Nie. Czy wydałem kiedyś płytę? Nie. O, to dużo mówi, dobra. Nie pytałem, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Nie. Kobietą? Nie. Nie wydałem nigdy płyty, a mimo to jestem popularny, żadna marka by nie chciała ze mną współpracować. Nie wiadomo skąd jestem. Czy jestem żabką przez RZ? Nie, czemu żabką by nie chcieli pracować? To jest taki beczkowy raper dla mnie, żabka. Dobra, rok? W sensie rok? Nie, jest... dokładnie, nie. Nie, nie można tak powiedzieć. Czyli metal. Albo około... No, nie wiem, nie rok. Czy w 2019 wydałem jakiś teledysk, który osiągnął więcej niż 5 milionów wyświetleń? Nie. Jestem znany? Czy w 2019 wydałem jakiś teledysk, który zgarnął więcej niż 6 milionów wyświetleń? Musisz sprawdzić, Witek. Czy jestem PK-em? Nie. Ale? To byłby fajny strzał. O Boże, wiem chyba. Czekaj. W tym roku była piosenka, która miała 19 milionów wyświetleń. Czy żyje? Tak. Okay. Czy jestem bonusem BGC? Nie! Czy jestem zespołem muzycznym? Tak. Okay. Czy byłem w Polsce obiektem mema lub żartu? Tak. Czy jestem The Black Eyed Peas? Nie. No właśnie, nie bonus BGC, nie PK. Znany bardzo. Raczej beczka. No, ale bardzo blisko już jestem. Czy jestem panem Japą? Nie! Rap pana Dobra. Japy, pana Japy. Poczekaj, rap. Mam piosenkę związaną z Albatrosem? Nie. Kto był memowany w Polsce? Ken? Nie, bo inne pytania nie pasują. Ten. Boże. Czy jestem youtuberem? Nie. Nie. Muzyka klasyczna? Nie. Czy nadal jestem popularny? Nie. Nie. Czy mam piosenkę pod tytułem Thunder? Nie. Dobra. Czy ja w ogóle mogę znaleźć tę postać? Znam ją? Tak. Tak. Czy słucham tego zespołu? Nie, na pewno nie. Okay. Ale podpowiem, na pewno go słyszałeś. Dobra, już wiem o co chodzi. Czy jakby to jego popularność przypadała jakby w dekadzie, która właśnie się skończyła? Czyli 2010 do 2020? Nie. Wcześniej. Mi się wydaje, że wtedy. No to pan Japa, przestań się ze mnie bekerować. Nie, to jest w sensie, to jest bardzo nieokreślone. W sensie, jak zapytasz o to, to i tak nie będziesz wiedział. W sensie, jeżeli to będzie... Ale jestem popularny, bo to nie jest. Jeżeli będzie negatywne, to i tak to będzie za bardzo zamieszane. Ale, co się zamiesza mocno, ale ja myślałem, że 2010-20. Nie? Czy to jest Sabaton? Tak. Dobra, dlaczego to powiedziałem? Bo przed odcinkiem to powiedziałeś... Tak, ja dlatego też rzuciłem, bo myślałem, że jak nie będziesz wiedział, to gdzieś w tę stronę pójdziesz. Dobra. Czy ta rzecz, przez którą zdobyłem popularność, to jakoś telewizji o niej mówiły? Czy w ogóle o mnie jakby w mediach tradycyjnych? Dobra, powiem tak. Się mówiło? Wtedy nie, ale pojawiłeś się w telewizji. Ale nie wtedy w czasie popularności. Czy jestem wujkiem Samozło? Nie. Czy jestem gospelem? Nie, no gospel jest profesjonalista. Okej, okay, no jest. To jest mem, beka, typ, który... A, Jezu. Dobra, czy moja popularność wyniknęła z filmiku na YouTubie? Tak. Czy jestem kulą? Nie!
Jeszcze jedno, spokojnie. Tak? Jeszcze jedno? Nie, dobra, to jeszcze jedno, no. O wow, jest, było kilku takich przypałowców na YouTubie. To tak rzucę, to nie jest pytanie. Pamiętam, że był taki ziomeczek, który miał koszulkę TPSA i nawijał, nie musisz mieć nic do niej bez naziemnej szkoły. On jest znany z ksywy, jest z ksywy znany. Jest z ksywy znany. No tak samo Kula jest znany z ksywy, nie? Chyba wiem, o kogo wam może chodzić, ale nie pamiętam jego ksywki. Powiedz co robił, to będę wiedział. Czy to jest ten ziomeczek, mam na sobie sweter, wali trochę potem, rozkładam... Nie. Dobra, daj mi jeszcze, nawet jak już punkty nie dostanę, to chcę spróbować to zgadnąć. Ostatnia odpowiedź. Ostatnio w telewizji się pojawił, go odnaleźli. W jakimś reportażu. W Teleekspresie go pokazali. Jezus Maria! Lech Roch Pa... Tak! Tak? Okej. Okay. Ale to chyba nie jest punktowane. Szedę Fatompe. Bardzo fajnie mi się grało. Piękna Krynica, moja ulica. Ta. A wiesz, że Kula teraz wrócił i nagrał diss na matę? Co? Nie wiedzieliście? Nie. Jeszcze to nie na tego Maty, który zdobył popularność, tylko ma ziomeczka ze swojej miejscowości, który ma ksywę Mata. Kula wrócił czas rozliczeń. Ale klikbejciarz. Diss Mata. Ale clickbaitiasz. No. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, stawcie łapeczkę w górę. Wpadajcie do kanału do Tomka, wpadajcie na nasze Instagramy. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć. No elo.